10 sekund. Piotrusiu, ostrożnie. Opuszczamy nogę, stawiamy ją przed sobą.
mięśnie po śladkach. Tak. Wykorzystujemy naszą 10-sekundową przerwę na ustawienie ciuchci. I kolejne ćwiczenie. Tym razem nasza noga jest z przodu w kształcie litery L i unosimy całą nogę. Nie tylko kolano, ale całą nogę. Im bardziej noga będzie wyprostowana w ten sposób, tym trudniejsze jest to ćwiczenie. Jeżeli noga jest zgięta, ćwiczenie jest lżejsze. Zostało nam jeszcze 7 powtórzeń. 6, 5, boli, co to wymyśli już? 3, 2, 1. Ok, nasza lewa noga jest ok, skończona. Przechodzimy na prawą. Mamy 2 minuty czasu, myślę, że zdążymy. 3. I znów zginamy nogę, a prawa idzie w górę. 20 powtórzeń. 3. Mogę jeszcze pogadać 50 sekund. To tylko jeden z niewielu zestawów, które warto robić na pośladki, żeby się uniosły, żeby nabrały fajnych kształtów, żeby były jędne i takie, jakbyśmy zawsze chciały, żeby były. Mam nadzieję, że ten filmik pomimo towarzystwa, wspaniałego towarzystwa, będziecie w stanie zrobić razem ze mną. I zachęcam Was do komentarzy i opinii na temat tego filmiku. Zobaczymy, co da się zrobić, co można jeszcze poprawić. Nad czym popracować.